Siemaneczko, jestem dobry dzień. Witam was na nim gospodarstwie. Chciałem dzisiaj szukać wszystko, co posiadamy. Może tego nie mamy. Częściowo już zostaliśmy. Wiadomo, sprzedaliśmy. Pokazuję już ostatni mył sobie. Zostaje mi jeszcze do sprzedania żyto wraz z sprzężytem. Więc tego dużo już w zasadzie nie mam. Więc może powiedzieć, jeden transport nam wychodzi. Więc lecimy. Ogólnie. To jest praktycznie, to jest piąty zestaw, ja niestety niepełny, ale dzisiaj na naszym koncie 268 tysięcy. Przetarłem Bóg za ogólnówkę, za bodajże 8,5 tysiąca. Nowe pieniądze za niego wziąłem. Innego wiecie, ja teraz miałem pieniądze, żebyśmy mogli postawić sobie ten dom, no wszystko. Sobie tak na spokojnie tylko się ogarniamy, na luzie, my klasem sobie za tym teraz odrobimy, bo tego... Te roboty mam, że dzisiaj jeszcze się uda. Postaram się jeszcze w listopadzie, mimo że teoretycznie nie można już robić tego, ale pewnie będę musiał jeszcze pewnie otwarcić sobie księżyto. Tak, niestety wychodzi. Mało ważne. Ale jeszcze dajemy to, co jest, bo dzisiaj będziemy dokupywać jeszcze prawdopodobnie krówki. Będziemy dokupywać krówki. Porozmawiałem sobie z osobami, mam powiedzieć, trzecimi, którzy miałem dobrze mi doradzili. Mam tą oborę, która no, mieści teoretycznie 50 sztuk, ale przecież ja mogę zrobić ją na 100 sztuk. Na 100 sztuk powinno wejść, więc sobie zadaszenie zrobimy. Tam pewnie koby będą chodzić jeszcze powiedzmy luzem. I tak pewnie 100 sztuk będzie chodziło w tej oborze, która mamy na, tak powiem, zabatem udojowym. Tak sobie myślałem na spokojnie, przemyślałem sobie wszystko, mówię, kuźwa, przecież czy mi jest sens teraz ładować pieniądze na postawienie obory 650 tysięcy, 700 tysięcy, to jest trochę sporo, tak? No bo dom przekalkulowaliśmy też tymi osobami, no i mówi, że 550 tysięcy to będzie maks, jak to postawisz ten dom i to wszystko. Więc staram sobie dom za 550 tysięcy, więc jeszcze mi 300 tysięcy brakuje. Nie jest to w suma sumarium dużo. Pierwsza tansza poszła, wiadomo, na zakup, postawienie tego domu. Jest chyba tak źle. No trzeba jakoś to kombinować, tak. Więc tak sobie stwierdziłem, tak sobie zaplanowałem. Tak to proszę Państwa będzie. Właśnie, teraz tylko tak, można powiedzieć, że ta przyczepa jest większa, chyba ta siła jest większa. Zielona chyba jest mniejsza, o ile się nie mylę. Tak elegancko będę miał teraz możliwość wstawania księżyta pierwszego. Tam odwrotnie, żyta pierwszego, a księżyta drugiego. Tego będzie więcej. Nie tak na szybko, bo nawet jest niedziela, to jest dzisiaj jeszcze odcinek na dzisiaj, więc naprawdę no nie ma być nawet czasu, żeby się nalagać. Wczoraj troszeczkę tak zmęczony byłem. Już nie będę siedział nagrywał, bo w momencie sobie nagram to na spokojnie. Myślę, że do tej 14 trzy będę wiedzieć, się rzuci, tak? Więc na luzie. Ocalę, jakie sobie przyjechaliśmy, no ale nic, to człowiek nie poradzi. Tak, pozależowane już wszystko jest porobione. Teraz zostaje mi jeszcze, powiem, nie po prostu to rozsiać, bo po kwestii tam w tym dużym kawale zostaje wszystko. Tak to można powiedzieć. No bo tam będzie soja, więc tam już raczej nie będę nic więcej robił, bo no nie uda mi się tutaj po tym talerzowaniu sobie jeszcze szybko pożyczę siewkę i ogarnę sobie poplon. Wiem, że w listopadzie tak troszeczkę słabo, ale niestety no ta łokiewa zimowa musi być zrobiona i nic to człowiek nie poradzi. Tak to proszę Państwa, no Unia kazała zrobić, no to tak trzeba proszę Państwa w tym momencie ogarnąć. Maszynki częściowo pochowane. Nie wszystko oczywiście jeszcze, no ale jeszcze tak można powiedzieć, bo teoretycznie, bo pata jeszcze nie jest skończona, więc trzeba tak sobie będzie rozplanować wszystko. No ogólnie klas będzie chyba już teraz ostatni chyba transport będzie robił i będzie chyba też już ładny international oczywiście wyprowadzony, bo będzie trzeba umieszczać też paszowóz sobie właśnie. Teraz tak, chcę żyto. Żytko i przężytko i będziemy mieli wszystko sprzedane. Troszeczkę pieniędzy zarobimy, tam
to chyba 700 zł za tonę mi teraz dają. Jeszcze może raz się upewnię. Nie zębać. No to 780 zł, no ale za to 830 dają mi za przężytą, więc nie będę się tam nigdzie intermediował, nigdzie więcej. Tylko będę właśnie do Trzody Chlebnej. Tam sprzedaję z tego względu, że no wygodniej mi jest. Dużo bliżej. Nie warto mi tam 20 zł się szczypać i jechać dalej. My sobie z takim tonażem musimy mieć to, nie wiem, 200 ton czy coś. To jest jeszcze pół biedny, no ale że tylko tyle, no to nie ma najmniejszego to sensu, proszę Państwa. No i tak to właśnie będzie wyglądało teraz. Z tym wszystkim. Ogólnie u nas kółek powielamy ogólnie całościowo. Jak się nie mylę. 60 chyba 6 sztuk. Bo patrzcie, teraz mogę sobie. A muszę chyba wejść do zero, to ile się nie mylę. 66 sztuk ogólnie posiadam. Teraz tam gdzie cielaki, w tym ogólnie będę cielaki sprzedawał. Ma kupował gotowe. Gotowe mówię, przepraszam. Duże sztuki. No bo no to odchowam teraz, bo mi chwilę czasu zejdzie. Tak sobie myślałem, ewentualnie tak sobie myślałem też postawić taką małą obórkę i tam sobie będzie się ogarnąć. Właśnie jakieś 15 do 30 sztuk małych odsetków, żeby później można było się, żeby można było później po prostu mieć tego odchowu. No tak sobie myślałem, czy tak wyjdzie, to zobaczymy. No tak, to można sobie jeździć takim klasiokiem. A nie jest zrobiony klimatyzowana kuladina. Muszę do dłuższego pejsa założyć sobie klimatyzację. Tego jeszcze nie zrobiłem, może przez okres zimowy będę szukał teraz klimatyzacji do niego. Jakimś tańszym sposobem, tak powiem. A nie założę chyba klimatyzację sobie. No bo ten mniejszy klas, przepraszam, pejs ma klimatyzację. Miałem oryginalną. A ten niestety tego nie ma. Jeszcze, no, takie uroki. Tegowskiego, no ale tak to proszę Państwa z tym wszystkim bywa, że no, wtedy kupowaliśmy, bo potrzebowaliśmy dużego ciągnika pod rzutnik, pod beczkę, a teraz będą może ten mniejszy case inaczej. Też szukaliśmy dużego ciągnika, nie patrzyliśmy na klimatyzację, się nie patrzyliśmy na nic. Miał być większy, mocniejszy, wydajniejszy, tak, żeby pociągnął parę maszyn większych. To było priorytetem, a teraz patrzę też na wygodę sobie, żeby jednak klimatyzacja była i żeby jednak się tak nie kurzyć, tak, bo patrząc po tym klasie, jak go kupiliśmy, no to jest klimatyzacja, wszystko jest, no tutaj jest naprawdę bajka, no bo tego dużego case, klasa też, case'a proszę, muszę kupić klimatyzację. Dobra, i kasiorka leci powolutku, bo powolutku to jest jednak wiadomo, nie jest jakiś duży tonaż. Ogólnie myślę, że będę musiał patrzeć sobie teraz za przyczepę jakąś większą. Jakąś większą przyczepą i tak mi się z 30 ton, musiałem przyczepkę 30 ton, 30 tonową kupić. 25-30 ton, żeby już, jak to się mówi, taki zestaw zajebisty sobie zrobić. No bo klas tutaj z takimi szczepkami tutaj mamy, to tak zbytnio nie czuję tego. No pod górki też jako taką lekko ma problem, ale nie aż taki, żeby tam nie wiem, 30 ton teraz nie uciągnąć, to 2 tony więcej tu ten zestaw, a tutaj zresztą te szczepy ciągną, ciągnie case. Ciągną jeszcze bez żadnych problemów, więc tutaj myślę, że taka 30 tonówka do takiego klasa, palcem w tyłku, to szukam teraz przyczepy, nie wiem, czy jednoosiowe, znaczy jednoosiowe, czy tandemki, czy dwuosiówki. A tego jeszcze to nie wiem, jak kupimy, no ale na pewno coś będziemy musieli sobie tu ogarnąć, ten temat, pod tym względem, no bo chciałbym troszeczkę mieć, no, wygody. A jednak wiecie, ten hektar przybywa, z tego jest, a patrząc na to, to no nie ma jakiegoś tutaj, to powiedzieć, odbioru. Ma tego odbioru, to te przyczepy są, wiadomo. Tak, w tamtym roku sprzedaliśmy tamte przyczepy. Tak, ten sezon cały przerobiliśmy na tej jednej, na tych jednym zestawie, można powiedzieć. Więc to i tak nie ma tak źle.
jeszcze klas kiedyś przygotowany z europejskim barzem. Wiem, bycie realnym to, żeby to się nie wyglądało, żebyśmy teraz to brali i ogarniali sobie temat opysków na zimę, czy w zimę, już można tak powiedzieć, no ale niestety tak to, proszę Państwa, było. Już Wam idę pokazać, bo tak wspomniałem, mamy obórkę podłączoną do 100 sztuk. Będzie to jeszcze porobione. Mamy powierzchnię, pojemność 100 sztuk. No i trzeba je dokupić. No teraz patrząc na te krowy, nie chce mi się, powiem szczerze, nie ukrywam, nie chce mi się bawić z udawaniem, dopływaniem, tak wiecie, że ktoś przyjedzie, to kupujemy bezpośrednio, chyba tylko czekacie. Teraz jakbyśmy mieli od razu dojne, bo teraz zastanawiam, no 27 tysięcy, no musimy kupić, bo chcę mieć pełną oborę tych krów. A czy to będzie tak teraz pełnowydajnościowo? Tego mam, nie powiem. No bo teraz pewnie też za 3 miesiące będzie problem. Teraz patrzę, 103 tysiące litrów, czyli 1 300 000 musimy mieć paszy na rok. Więc teraz naprawdę będzie fest zdrowo pod tym względem. No ale trzeba tak dokombinować, no mieliśmy 200, mieliśmy 12 tysięcy, mamy teraz 95 tysięcy, no to już wiecie. Mamy na spokojnie jednak to, które powinniśmy mieć na takiej wydajności, że no. Wiecie, tutaj paszowóz na pewno już trzeba też popatrzeć na jakimś innym paszowozem, no bo tutaj już 100 parę ton paszy, to już jest dość sporo, jakby nie było, dziennie. Więc naprawdę jest zdrowo. Wiecie co, lecimy sobie z tymi opyskami i jeszcze pójdziemy, pojedziemy, no bo chcę to zrobić, a to nie ominie mnie. Nie ominiemy to, więc wolę sobie to dzisiaj na to odcinku robić. Wiem, że powie ktoś, w listopadzie się nie pyszczę, ale takie uroki są, no i to trzeba opyskać. Później to nawet nie chcę patrzeć, jak to będzie wyglądało później po późniejszym okresie, wiecie, wiosennym, jak to powschodzi, bo to naprawdę będzie przejebane, nie będę to wyglądało. Więc wolę sobie to zawczasu teraz opyskać, wiem. I tak jak wspomniałem, jest to kijo, będzie wyglądało, że ja to będę pyskał teraz, ale muszę. Nie są odżywki, to są tylko chwasty, więc myślę, że przymknięcie oko. Pod tym względem, no bo tych chwastów jest od groma tutaj. Jest od groma chwastów. Można by to piernikiem zrobić czy cośkolwiek, ale nie będę kombinować, jakaś jeszcze tylko jedną rzecz trzeba zrobić, bo trzeba sobie zrobić foba. Dobra, tak. Topami. Chcę lepiej teraz pysknąć, żeby tak te chwasty nie wychodziło. I tak to kijowo wygląda. I tak mówię, o jeden miesiąc za późno. Odpowiednio spryskane w październiku być powinno, ale że no nie ma czasu nawet na to. Nie ma nawet czasu na to, żeby to ogarnąć. Więc no, co na to nic człowiek nie poradzi. Tu mi troszeczkę przeszkadza. Niestety. Ale. Jest. Bezrokowo robione, miało być dobrze. Wyszło, że i tak trzeba to wszystko pyskać jednakowo, więc tutaj tak troszeczkę jest. Czekajcie, no, tak mamy się na godzinę ustawiony. Ten opyskiwacz, więc i tak nie zrobimy, patrzcie ile jeszcze tych chwastów będzie. Ja czekaj, na tym polu to będzie masakrycznie później chodzić pewnie. Ale to człowiek nie poradzi. No tak, mamy teraz 100 sztuk bydła, bo tak sobie naprawdę myślałem, żeby postawić tą szopę. Mamy teraz postawię, to jest lipa, muszę tak, jeszcze tak dobrać, 300 tysięcy w przybliżeniu, czysta koła, bo na odcinku oczywiście, tego względu, żeby się widzieli, że jednak ja tą transzę pieniędzy ostatnią przeleję sobie na spokojnie, bardzo milestone. I to będzie wtedy elegancko. Zaraz to sobie zrobimy, żebyśmy teraz sobie o tym nie zapomnieli, bo ja zawsze mam sklerozę i zawsze o tym zapominam, że ja powinienem to zrobić na odcinku, a zawsze być poza odcinkiem. Więc ale myślę, że teraz będzie na spokojnie to spłacone w ciągu roku. To raczej na rok wezmę te 100 tysięcy, bo to tam nie jest jakiś tam duży, raczej tak mi się zdaje, bynajmniej pieniądz.
tak patrząc na syna, nie. No, tak mi się zdaje, bo patrząc szczerze, nawet nie musiałbym tych 300 brać, bo wystarczyłoby mi te 200 tysięcy. Tam dychę to jeszcze później nawet mogę im dołożyć. Miejsce 200 tysięcy i tutaj przelejemy do 295 tysięcy, co 290 tysięcy przelejemy na konto i będzie wtedy i tak chyba dla nich odpowiednio, bo tak się mniej więcej ugadawaliśmy. Więc nie ma tak źle. No to jest, wiecie, no gadanie wszystko fajnie, no bo to w sumie ekipa przychodziła. Tam i później w tym czasie będzie stawiała jeszcze oboje, będzie stawiała pewnie jakieś wiaty. A więc, no bo taki jeszcze zamiar właśnie, żeby tak to zrobić, bo a wiecie, mieliśmy stawiać sobie halę łukową na bydło, która też będzie. Jest to 120 tysięcy złotych właśnie z wybiegiem. Tylko czekam, aż prawdopodobnie sprzedam te krowy, które posiadamy. Zobaczyć właśnie, które te mięsne są. Te miejsce wtedy sobie wziąć, to ogarnąć. I to na tym mlecznym krowie tam sobie ten HR łukowy jeszcze sobie zrobić. No po prostu, żeby tych krów mlecznych było dużo, bo ja powiem ogólnie 125-130 sztuk bydła niby teoretycznie mlecznego, więc no to nie jest już taka mała ilość w tym momencie, więc mi to bardzo, bardzo cieszy. Widzę, że kodowanie też obciążone, nie wiem czemu skakuje cały czas. Tyle to co było zawsze spokój, teraz się to się odpierdala. Ale nic o to trzech nie poradzi. Więc mam nadzieję, że aż tak to ułożyć nie będzie to kuło. Ogarnąć sobie może jakiegoś kompa, kurwa, nie wiem, coś muszę pokombinować. Czy to jest wina procesora, czy to jest wina karty graficznej. No bo bardziej to postawię chyba kartę graficzną. A już półtora potem kurwa na nowa. Nie wiem, dwa lata. Może powoli też wysiada, chuj wie. Ciężko mi to stwierdzić. Więc muszę coś sobie pokombinować. Ale tak. Więc trochę tego bydła mamy. Jakby nie było. Więc to tak już na luzie wszystko będzie. Powinno być. Z tego mleka te pieniądze powinny mi się zwracać. A zobacz, podejrzewam w lutym dopiero gdzieś. Styczeń, grudzień, styczeń powinniśmy mać, że to koby mleczne powinny nam dawać mleko. A my się znają, teraz troszeczkę też to było dziwne, no ale nie chcę mi się kupować tych jałowiek, później czekać, nie wiadomo ile czasu. Zobaczymy właśnie, kto będzie bardziej efektywniejszy, właśnie robota. No bo ogólnie tak trzeba będzie wymieniać te koby w niedługim czasie, by nie było. Albo spadują z ceny, to jest pojedyncze. Chociaż nie mam co patrzeć na tę cenę, bo jednak to jest wydajność krów, no to też. Lepiej mieć wydajność krów, niż mamy tą cenę dostać lepszą od tej krowy i tego mleka później znowu nie mieć, ileś czasu. Dopóki doją, to niech sobie tutaj eleganckości sobie doją. Dobra, ja sobie tak zrobię, że ja sobie wejdę tylko jeszcze w menu naszych jałówek. To mamy ile? Mamy 9 miesięcy, nie wiem, bo to jakoś dziwnie pokazuje, to strasznie dziwnie pokazuje, bo to mamy 3 miesiące. A mieliśmy kupowane w kwietniu, więc to jakoś chujowo pokazuje, szczerze mówiąc. Dlatego te mleczne krowy też bardziej mi chyba idą niż te opasówki. To trochę mnie drażni, ale chyba ogólnie cieszę sprzedamy. Sprzedamy też opasówki z tego względu, że właśnie będę musiał zadzwonić tutaj do tych osób, żeby wziąć i postawili mi tą halę łukową właśnie z zagrodą. Bo pewnie to będzie zlikwidowane i będziemy sobie to po prostu ogarniać. Tak sobie na spontanie dzisiaj, ale im więcej tego zrobię, to będzie najlepiej. Teraz tak, mamy 1500. Wiadomo, że ja powinienem troszeczkę to brać inaczej, ale tak robimy, sprzedajemy tak wszystko, mamy tu pustą zagrodę. I to będzie przerobione na... Przerobione bądź postawione właśnie to na tą halę łukową. Będzie postawione to hala łukowa i będzie elegancko wtedy. I teraz tak, mamy... Tak. Obliczku to raczej nie sprzedajemy. No. Chyba wszystko w temacie. A czekajcie, mieliśmy tak. 250 i 300 tysięcy, czyli musimy dobrać 250 tysięcy kredytu. Już dobieramy 250 tysięcy kredytu. Dobra, 300 weźmiemy. 300 na rok czasu, czyli to będzie mi chodziło ile? Myślę, że 25 tysięcy złotych. Dobra, bierzemy, bo szkoda czasu. No i od razu, proszę Państwa, my przelewamy te 300 tysięcy.
na postawienie tego. Czekajcie, dobrze powiedziałem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na właśnie firmę, która będzie nam postawiała ten dom. Więc mamy sprawę to 37 tysięcy, będzie postawienie na halę łukową, więc pewnie na tym odcinku będzie i hala łukowa i dom postawiony z tego względu, że już dowiedzimy się na wiosnie. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takim odcinkiem się spodoba, to zostawcie komentarz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się na następnym odcinku, na razie, cześć.